Witajcie! Dzisiaj przygotowałam dla Was dość długi filmik z nowościami ostatniego miesiąca, które wpadły w moje ręce. Także przejdźmy do rzeczy, ponieważ będzie tego sporo. Zacznijmy może od makijażu, bo zapewne to Was najbardziej interesuje i mam tutaj dość dużo rzeczy przygotowanych. Na początek muszę wspomnieć o gąbeczce do makijażu, która przypomina Beauty Blender. Jest to Ebeline. Bardzo fajny produkt, bardzo lubię tą gąbeczkę. Ona kosztuje niecałe 2 euro, więc nie jest ona bardzo droga. Tak wygląda zmoczona, już tutaj jest, ja jej przed chwilką jej używałam. Jest duża, bardzo fajna, ma bardzo fajną strukturę. Jest to produkt godny polecenia, wróciła w moje łaski. Wygryzła po raz kolejny pędzle do makijażu. Dalej zakupiłam sobie biały podkład do rozjaśniania innych, ponieważ ja jestem okropnym bledziochem i wszelkie podkłady są niestety dla mnie za ciemne, więc sięgnęłam po biały podkład Stargazer. I powiem Wam, że on się świetnie sprawdza. On tutaj ma szpatułkę. On nie ma pompki, jest go dużo, naprawdę niewielka ilość wystarczy, by rozjaśnić nasz podkład. Podkład nie traci zbytnio właściwości, mam podkład matujący i on w dalszym ciągu matujący zostaje. Jedyne co to zmienia się tak właściwie jego kolor i odrobinkę konsystencja, tylko trzeba go dobrze, naprawdę bardzo dobrze wymieszać, ponieważ ten ma troszeczkę grudki. Dalej mam aż 4 produkty do ust. Pierwszy produkt dostałam z okazji urodzin na początku miesiąca i jest to Sephora Rouge Velvet Sans Transfer Cream Lip Stain. I mój numerek to jest, jak się nie mylę, numerek 06. Nie powiem Wam, bo nie widzę tutaj co piszę, nie chcę teraz sięgać okularów. I wygląda w ten sposób. Produkt bardzo fajny, mega długo się utrzymuje, ma cudowny kolor. Natomiast niestety, ale wysusza usta, aczkolwiek i tak dość lubię tą pomadkę. Kolejny produkt, który zakupiłam, to Catrice Ultimate Color 210 Pinkadilly Circus. Piękna szminka w takim koralowo-różowym odcieniu. Bardzo mi się ten kolor podoba, mam go zresztą dzisiaj na ustach. Dosyć długo się utrzymuje, ma bardzo fajny pigment, jest mega kremowa, jak to szminki z Catrice, zamykana na klik. W bardzo eleganckim opakowaniu, bardzo je lubię, dlatego zakupiłam kolejną. Dalej Maybelline Color Sensation 140 Intense Pink. Mam z tej serii dwie pomadki, fuksjową i taką delikatnie śliwkowo-cielistą, to jest bardzo taki dziwny kolor. I teraz właśnie znalazłam taki idealny kolor nude dla mnie. To jest taki nude z delikatnie wpadający w róż, ale idealnie pokrywa się z kolorem moich ust. Bardzo, bardzo fajna szminka i również długo się utrzymuje. Kolejny produkt dostałam z Yoko. Dostałam po prostu produkt do testów, była akcja na Facebooku, trzeba było się zgłosić i 20 osób zostało wytypowanych do przetestowania produktu i to jest Long Lasting Lipstick i ja otrzymałam kolor numer 38. Bardzo fajny kolorek, choć troszeczkę denerwują mnie drobinki w tym produkcie. Powiem Wam szczerze, że to wykończenie jest takie troszeczkę babciowe, powiedziałabym. W połączeniu z błyszczykiem świetnie się sprawdza, ale ona bardzo fajnie nawilża usta. Powiem Wam, że ona w ogóle ust nie wysusza, wręcz właśnie je nawilża. Za to bardzo ją lubię. Kolejny produkt Catrice Cosmetics Sun Glow Matte Bronzing Powder Medium Skin 030 Medium Bronze. Bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt z witaminą A i z witaminą E. To jest taki ciepły, powiem Wam, że to jest taki bronzer typowo do opalania naszej twarzy, jeżeli chcemy ją opalić, do konturowania też się nada, aczkolwiek o wiele fajniej wygląda właśnie efekt taki opalenizny na skórze niż takie mocne, wyraziste konturowanie. Kolejne dwa produkty były w zestawie i jest to paletka korektorów, z której
Najciemniejszego używam do konturowania, dwóch najciemniejszych, ponieważ one bardzo ładnie się rozblendowują i zatracają swój pigment. Natomiast, no wiadomo, zielonego używam do zakrywania niedoskonałości czerwonych, żółtego do zasinień. Fioletowego powiem Wam szczerze, że jeszcze nie używałam, tylko swatchowałam go. Bardzo fajna paletka, na pewno. I ona była bardzo tania, ponieważ kosztowała 11 euro wraz z wysyłką. A do niej dostałam taki mały zestaw podróżny pędzli. One potwornie śmierdziały, przez tydzień wisiały u mnie na oknie i się wietrzyły. Teraz na razie ich nie używam jeszcze. To 6 pędzli i grzebek. Grzebek na pewno wyrzucę, ponieważ nie używam takich grzebyków. Zdecydowanie wolę grzebek metalowy z Inglota. Pędzelki są mega milusie, bardzo, bardzo fajne. Jako gratis. Wolałam zakupić sobie za 11 euro paletkę i dostać 7 pędzelków w takim fajnym etui, niż zapłacić tą samą cenę za samą paletkę. No wszystko z kolorówki, z makijażu, teraz pielęgnacja. I w moje ręce wpadły takie chińskie maseczki do ust z kolagenem, które mają delikatnie nawilżać i sprawiać, że nasza skóra będzie mega miękka, a zmarszczki na ustach i wokół ust będą wygładzone. I powiem Wam szczerze, że one są naprawdę bardzo fajne. Ja nie mam jakichś zmarszczek wokół ust, no ponieważ mam dopiero 20 lat, więc takich zmarszczek nie mam, ale użyłam pierwszy raz jednej takiej nakładki. Użyłam, kiedy używałam, miałam wcześniej nałożoną szminkę tą z Sephory i mega wysuszyła mi usta po całym dniu noszenia. I tak mówię, a spróbuję z ciekawości. Najpierw przez godzinkę nosiłam balsam, a później właśnie zaaplikowałam sobie tą nakładkę na usta. I powiem Wam, że usta potem nie były jakoś mega nawilżone, ale były tak gładkie, te wszystkie załamania, które się stworzyły w ustach przez to, że one były mega wysuszone, po prostu się wyrównały, usta były tak gładkie i w dalszym ciągu są. Już mija czwarty dzień, więc nałożę zapewne dzisiaj bądź jutro jeszcze raz, ponieważ ten efekt utrzymuje się tak mniej więcej 2 do 4 dni. I jak już zakupiłam sobie te nakładki na usta, zakupiłam sobie również takie nakładeczki pod oczy z Q10, ale powiem Wam tyle, że jedyne co wiem, to to, że trzeba je trzymać od 20 do 30 minut i 2 do 3 razy w tygodniu. Natomiast wszystko inne, skład i wszystko jest w języku, nie wiem, chińskim, koreańskim. Są to po prostu takie krzaczki, których ja nie umiem czytać. Jedyne co tutaj pisze po angielsku, to to, że właśnie zawieram kolagen, Q10 i kilka rodzajów olejów roślinnych. Także raz używałam, fajnie się spisały, wszelkie zasinienia i opuchnięcia pod oczami zniknęły po nich i bardzo fajnie nawilżają tą okolicę pod oczami. Fajny produkt i one były niedrogie, ponieważ za te zapłaciłam chyba 5 euro i jest tutaj 12 opakowań, 12 sztuk, 24 sztuki na 12 aplikacji. A za te na usta zapłaciłam, jak się nie mylę, 2 euro czy 3 euro i było tutaj 5 takich nakładek na usta. Dalej tokiem pielęgnacji kupiłam sobie nowy antyperspirant, ponieważ szukałam takiego, który będzie naprawdę dobry. I znalazłam Rexona Woman Aloe Vera Fresh i niby do 48 godzin i to już jest skompresowana wersja. 150 ml zamknięte w opakowaniu 75 ml. I powiem Wam szczerze, że ta wersja skompresowana jakoś mi nie odpowiada, ponieważ wiadomo, dużą trzeba było wstrząsnąć i ona pięknie po prostu odpowiednia ilość wydobywała się z tego dozownika i fajnie się nim po prostu pokrywało okolice pod pachami. Natomiast ta jakoś, nie wiem, nawet wstrząsnę ją raz i po prostu już czuć, że ten produkt jest pełny i to jest takie dziwne, to jest takie uczucie, które po prostu kiedy wstrząsamy, czujemy, że ten buteleczka już jest pełna i w tym momencie możemy zacząć aplikację. Natomiast ten produkt jakoś, nie wiem, ta moc nie jest taka i trzeba dłużej przytrzymać i wydaje mi się, że ten produkt będzie mniej wydajny
w tej wersji niż w wersji starej, aczkolwiek sam w sobie jest bardzo dobry, fajnie działa. Kolejnym produktem, który zakupiłam, jest Clearasil Daily Clear Refreshing Żel do mycia twarzy, malina i żurawina. I ja nie wiem, czy on nie wyszedł już z obiegu. Kosztował 3 euro na przecenie w Realu. Jest ważny jeszcze przez rok, do 03.2015, i nie widziałam go na półce. Bardzo fajnie pachnie, naprawdę piękny ma zapach. Tutaj już troszeczkę go, możecie zobaczyć, tutaj już troszeczkę go zużyłam. Natomiast on ma bardzo ładny zapach, bardzo fajnie myje. Delikatnie się pieni, nie za mocno. Bardzo fajny produkt. I kolejny, który zakupiłam sobie do twarzy, to jest Altera Natur Cosmetic Wasz Schaum Sanft. I również on zawiera ekstrakt z kiwi oraz z żurawiny. I jest on do wszystkich typów skóry. I to jest taka pianka do mycia twarzy, jej nie trzeba wstrząsać. Aczkolwiek ja nie wiem dlaczego zawsze wstrząsam przed użyciem. I to jest taka bardzo fajna po prostu pianka. Chociaż powiem wam, że zapach jest taki sztuczny, powiedziałabym. Tak, powiedziałabym, że zapach jest dosyć sztuczny. Chyba tu czuję i cytrynę, i żurawinę, i to kiwi, jeszcze gdzieś nutę wiśni. Zapach jest przekłamany i zapach na pewno jest sztuczny. Aczkolwiek sam produkt jest fajny, choć też zapach naprawdę, naprawdę jest bardzo mocny. Kiedy nabierzemy sobie dwie pompki, w zupełności wystarczą, aby dokładnie oczyścić szyję i twarz, szyję oraz dekolt. Natomiast ten zapach jest naprawdę mocny i powiem szczerze, że troszeczkę mi on przeszkadza. W ostatnim czasie zauważyłam, że moje zęby po wybielaniu białą perłą 4 lata temu stały się dość żółte, z powrotem się przebarwiły. Ja piję kawę, jem dużo słodyczy, czekolady, uwielbiam pić barszcz czerwony, który często, naprawdę często piję. Rzadko spożywam kolorowe napoje, ale większość produktów, które spożywam, niestety, ale barwią nasze zęby i chociaż myję 2 do 3 razy dziennie, one po 4 latach od wybielania, no, miały prawo stać się bardziej żółte. I ponieważ tutaj nie jest dostępna biała perła, szukałam innego zamiennika i znalazłam. Jest to Pearl Vice Bleaching Vice Hollywood. I tutaj mamy dwie takie fajne buteleczki, które mają, to są jak lakiery do paznokci. I po prostu najpierw krokiem, buteleczką z gwiazdeczką, na której jest jedynka, smarujemy sobie nasze po prostu zęby tym pędzelkiem. Oczywiście zęby musimy wcześniej umyć i po 30 sekundach nakładamy tą drugą warstwę i jest to aktywator wybielania. I tak musimy sobie siedzieć około 20 minut. Tak mniej więcej 20 minut z tym produktem, po czym samą wodą płukamy dokładnie jamę ustną. Widoczne efekty u mnie były już po pierwszych dwóch użyciach, po pierwszym dniu. I ostatni produkt, przedostatnim produktem, który zakupiłam sobie na samym początku miesiąca, jest to talka do pięt, generalnie do stóp z Balea. To jest taki odpowiednik tej drogiej tarki z Scholla. Tarka z Scholla kosztuje, jak się nie mylę, 48,95 w euro. Natomiast ta z Balei kosztuje 19,95. I powiem wam, że sprawdza się naprawdę ekstra. W opakowaniu mamy maszynkę, oczywiście, mamy załączone do niej dwie baterie oraz 4 głowice, 2 delikatne i 2 mocne. Delikatnych głowic używam ja, mocnych głowic używa mój mężczyzna. I ostatnim produktem, który w miesiącu czerwcu wpadł w moje posiadanie, jest to Astor Pro Manicure Make Me Strong. I jest to wzmacniający paznokcie base coat. Moje paznokcie w ostatnim czasie, nie wiem, lewa ręka wygląda jeszcze jako tako, całkiem fajne te paznokcie są. Nie łamią się, nie rozdwajają, są całkiem ok. Natomiast u prawej ręki paznokcie zadzierają mi się, czyli po prostu na boku paznokcia on pęka. I zazwyczaj one pękają dość daleko, bardzo blisko opuszka.
I wtedy co mi zostaje? Po prostu obciąć cały paznokieć, delikatnie spiłować i czekać, aż on odrośnie. Za niecały miesiąc mam wesele brata i chciałabym mieć swoje piękne, naturalne paznokcie. Natomiast one, nie wiem, po prostu troszkę mi fiksują. Może dlatego, że więcej ostatnio sprzątałam w domu ze środkami chemicznymi. I może dlatego, że ja po prostu wykonuję takie prace bez rękawiczek, niekomfortowo czuję się w rękawiczkach. A kiedy je zakładam, to już naprawdę muszę używać takiego mega żerącego środka. Mam nadzieję, że ten produkt pomoże mi je odbudować. Była dosyć droga ta odżywka, bo kosztowała 7 euro. Dlatego pokładam w niej dosyć duże nadzieje. Dajcie znać, co w zeszłym miesiącu wy sobie zakupiłyście. Czy coś z produktów, które kupiłam, lubicie, znacie, lubicie. I do następnego. Pa, pa.